Ja nazywam się Wojtek Sznapka, pracuję w XL jako technical manager. Można robić zdjęcia. Na początku chciałem podziękować organizatorom za umieszczenie mojej prelekcji na 17 po wczorajszej imprezie. Cześć. Powiem słowem wstępu. Pracuję w software od jakichś 9 lat. Dużo zajmujemy się stabilnymi systemami i architekturami, które da się skalować łatwo. No, interesuję się software craftsmanship z jakimiś architekturami, które mają trochę więcej niż 5 linii kodu, big data i hokejem. Czyli co to jest test driven development? Tą ideę już słyszeliście dzisiaj, bardzo fajnie opowiadał o tym Krzysiek. To jest po prostu dodać test, napisać implementację, zrefaktoryzować kod, no i powtarzać w kółko, aż do skutku. No i co jest tutaj ważnego? Ważne jest, żeby mieć testy, to jest najważniejsze. Na pewno nikt was nie będzie patroszył za to, że napiszecie test po tym, jak napiszecie kod, ale na pewno ktoś was może ukarać za to, że system będzie bez testów, bo to zawsze kończy się bardzo fatalnie. To mówimy najpierw o mitach, potem powiem o faktach i zaletach, jakie dają nam testy automatyczne. Słowem wstępu, tu nie będzie żadnej inżynierii rakietowej. Nie będzie to jakieś bardzo głęboko, będzie to raczej powiedzmy wszystko powierzchownie, ale ten temat nie jest też jakiś strasznie kosmicznie złożony, więc myślę, że tu nie ma nad czym się rozwodzić, po prostu to trzeba robić. Więc jedziemy. Pierwszy mit, mój szef nie płaci za testy. Chyba słyszałem to przy każdej możliwej okazji. A szef, klient, skreślić, co nie pasuje. Ale to jest mit. Okay. Tutaj amerykańscy naukowcy stwierdzili, że pisanie testów wpływa na produktywność i to akurat jest potwierdzone. Tu moi koledzy, którzy siedzą, mogą wam to potwierdzić. To jest proste, pisanie testów jest proste, naprawdę. Mamy klasę, która jest jakimś konwerterem notacji rzymskiej na arabik. Może to przewinę, bo to jest trochę tutaj. Mamy jakieś conversion, publiczną metodę, która jakby definiuje ten interfejs, no jakąś protected metod, który robi rekursję. No i zaczynamy, tak jak mówił tu, wspominał znowu Krzysiek, będę się trochę odnosił do jego prezentacji, bo była dość ciekawa. Zaczynamy od rzeczy oczywistych, czyli pusty string jest konwertowany na pusty string, to jest proste. Teraz już jedziemy z bardziej konkretnymi przykładami, czyli testujemy sobie konkretne nasze oczekiwania względem tego, co chcemy uzyskać. Działa mój laser. Tutaj mamy provide test data, ta metoda zwraca nam po prostu tablicę, która ma argumenty, które są przekazywane tutaj. To jest ten argument, a mi się ręka czyść. A ten tutaj. To wykorzystujemy tu. Może nie będę tego używał, bo to bez sensu. I generalnie ta metoda wywoła się tyle razy, ile dostanie tych tutaj tabliczek z danymi testowymi i z tymi danymi, które przekazujemy do tego. Czyli w tym wypadku wykonać gdzieś tam, nie wiem, z 10 razy. No i testujemy oczywiście te jakieś skrajne przypadki, co jest bardzo ważne. Testujemy w tym przypadku, wróćmy jeszcze do tej klasy. Jeśli tutaj wpadniemy, to powinno wypaść nam ten wyjątek. Powinniśmy sobie to przetestować, żeby mieć pewność, że wszędzie wchodzimy do każdej metody. No i tutaj to testujemy, tym expect exception. To działa bardzo fajnie, bo nie mamy dużo kodu, jest jedna linijka i ten case jest przetestowany. No i co tu mamy w tych trzech testach, w tych paru linijkach? Mamy to jakby ten interfejs tej klasy przetestowany. Jesteśmy pewni, możemy go zmieniać, możemy go ulepszać, refaktoryzować, optymalizować z jakąś dozą pewności, że nic nie popsujemy przy okazji. No i to też definiuje trochę nasze wymagania odnośnie tej klasy i odnośnie tego, jak to powinno działać. Testowanie jest trochę, na początku jest trochę żmudnym procesem, no bo trzeba sobie jakoś zacząć. Tutaj bardzo przydaje się Skeleton Generator, napisany przez autora PHP Unita. Bardzo fajnie to działa, tworzy dla każdej metody w klasie, tworzy sobie klasy testowe, tworzy setup, teardown. Działa to fajnie, tylko jakby przekazywanie parametrów do niego jest trochę, jest trochę bólem w tyłku. Dlatego zrobiliśmy sobie jakiś tam swój bundle, który to opakowuje.
No i dodaję trochę jeszcze smaczku, czyli na przykład wygeneruję wam dla wszystkich serwisów w folderze, czy tam co potrzebujecie. To jest open source, można tego używać i dawać feedback. No i jakby korzystać. Dobra, mit numer dwa. Budujemy zbyt skomplikowany system na testy automatyczne. Może jeszcze jednym słowem wstępu, jeśli mówię o testach w tym wypadku, są testy automatyczne, czyli jednostkowe, funkcjonalne, behawioralne, o tym będziemy mówić trochę dalej, ale to są wszystkie rodzaje testów, które nie polegają na klikaniu jak małpka po interfejsie, tylko na odpalaniu tego przez maszynę. No i zbyt skomplikowany system, tego się nie da przetestować. No, da się. Da się i jakby TDDs wymusza na nas, żebyśmy robili trochę czystszy kod, trochę lepiej go dzielili na mniejsze jednostki kodu, na takie jednostki, które się łatwo testuje. Czyli piszemy sobie mniejsze klasy, które są mniej pokumplowane z innymi. Nasz system jest przy temu stabilniejszy. No i oczywiście jesteśmy otwarci na rozszerzenia w przyszłości, bo małe klasy się łatwo jakby wymienia. No i dzięki temu nasz object-oriented design jest bardziej solid. O solid pogadamy później, albo chyba Piotr będzie mówił coś. Także to jest dużo zalet i jest łatwiej wejść w nowym deweloperom, jest łatwiej rozwijać takie systemy w przyszłości, szczególnie jeśli tempo jakby wytwarzania jest dość szybkie, a wszędzie jest szybkie tempo wytwarzania, więc wtedy się to naprawdę spłaca. No i oczywiście w tym momencie, jeśli definiujemy i rozwijamy wielki system, będziemy mieć zależności, które są dość kosztowne do jakby do dość kosztowne do stworzenia, dość kosztowne do przetestowania, etc. Dlatego używam sobie mocków. O mockach też było dzisiaj wspominane. PHP Unit ma fajny mockowy system. On jest moim zdaniem trochę toporny, dlatego ja wolę mockery, który działa naprawdę świetnie i używam go w produkcji, jest potwierdzony i wygodny i jest super. No i zaczynamy od tego, żeby fejkować to, na czym się nie powinniśmy, to na czym się nie skupiamy w tym momencie, czyli do naszego jakiegoś serwisu przekazujemy obiekt value object, który jest, który przechowuje jakąś konfigurację. No i on sobie ma dwie metody. Widzimy, tworzymy tutaj mockery, tworzymy mocka, tego podajemy mu typ. No i dwie metody, co one mają zwracać. To jest dość prosty przykład. Działa wszystko jest na zielono, super. Mockujemy rzeczy przede wszystkim takie, które są trudne do wytworzenia, do jakby instancjali, do stworzenia obiektu. I do powtórzenia jest ważne, żeby te nasze testy były powtarzalne, żeby działały w izolacji. Dlatego tutaj mamy przykład komunikacji z API zewnętrznym. Mamy jakieś restowe API, mamy wrapper, który jakby opakowuje nam tą komunikację. To jest wszystko ładnie poskładane. No i tworzymy sobie mocka. Buzz Browser, akurat tu korzystamy z biblioteki Buzz, która jest dość sympatyczna. Ona ma metodę get, ta metoda get jakby nie, ona przy każdym wywołaniu get z jakimi parametrami dostajemy to samo, w tym wypadku to jest ok. No i wstrzykujemy sobie go tu i sprawdzamy, czy zwrócił to, zwrócił, jest fajnie. I w tym wypadku warto jeszcze czasem sobie na przykład zrzucić te dane testowe do pliku XML, tak robimy czasem, żeby jakby nie zaśmiecać tego widoku, bo jeśli tu będzie XML na 100 linii, to te test case'y będą strasznie duże i nieczytelne. Żeby tego uniknąć, można stosować różne sztuczki. W każdy chwyt jest dozwolony, byleby to działało. W mockach dość ważne jest to, żeby oczekiwać tych zachowań, tego mocku, nawet w miejscach, które są trudne do sprawdzenia, trudne do wyjścia. No bo łatwo jest sprawdzić sobie, że tu dostaliśmy wynik, ale nie wiem, ale chcemy wiedzieć, czy przechodzimy wszystkie na przykład rozgałęzienia, wszystkie ify, czy na przykład w jakimś kaczu się znajdziemy, chcemy to wiedzieć. Dlatego wymuszamy na mocku, żeby wywołało się, żeby ta metoda wywołała się tylko raz. Jeśli ona się wywoła dwa razy, my wiemy, że ona się wywoła raz, bo taki jest nasz kod. Wywoła się dwa razy, to wyleci po prostu tutaj wyjątek i ten test nie przejdzie. Czyli wstrzykujemy mock, a bierzemy aktualny status, mamy go, jest wszystko ok. I jesteśmy przygotowani oczywiście na fejle, więc wstrzykujemy, testujemy teraz metodę, która wyrzuci wyjątek, a na tym oku coś nie powiodło się na komunikacji sieciowej, został wyrzucony wyjątek. No i sobie tu wymuszamy, żeby ktoś zalogował
błąd monologiem, na przykład, że coś tam się zepsuło w środku, żeby to było zalogowane raz i żeby nigdy nie wywołana była zasada metoda info, powiemy, że w tej metodzie info wpisujemy do loga, że powiodło się, pobrałem tam 100 wyników. A jest jeszcze parę rzeczy, o których warto wspominać. Fajnie, jak testy są czytelne. Nie fajnie jest, jak są pomijane w CodeSnifferze w sprawdzaniu stylu kodowania. I fajnie przydają się różne funkcjonalności, które są wprowadzane w PHP od wersji tam 5.4 czy nawet 5.5. Na przykład anonimowe wywołanie obiektu bez zmiennej. Tej zmiennej nie potrzebujemy tu nigdzie. A jakbyśmy to robili ze zmienną, to mamy dwie linijki kodu, a tak mamy jedną i jest trochę spójnie. O traitach jeszcze powiem i o closures nie powiem, ale można używać closures w testach. W szczególności closures przydają się w tych jakby w mockowaniu i w zwracaniu zamiast wartości, czy w rzuceniu wyjątka, zwróceniu closure, który coś tam przetwarza nam i zwraca jakieś zamokowane zachowanie. Trzeci mit. No, robimy jakieś API dla klientów, to jest ciężko przetestować, bo tam gadamy z bazą danych. To nie może być jako to przetestowane, to jest oczywiście bzdura. Mamy Symfony, w Symfony mamy web test case do testów funkcjonalnych. I tutaj moja opinia na temat web test case'a, to jest super narzędzie, ale jest strasznie niewygodne i dużo lepiej korzystać z BHT w tym wypadku i z podejścia BDD, ale web test case świetnie nadaje się do testowania na przykład testów funkcjonalnych i testowania na przykład API. A to testujemy. Mamy nasze API, które zwraca jakieś tam wydatki, to nasz jakiś wewnętrzny projekt i no, tworzymy klienta, robimy zapytanie get, parsujemy sobie ten content, no i sprawdzamy, czy się powiodło wywołanie, czy było kody 200, czy mieliśmy 80 tych wyników, bo tyle sobie zdefiniowałem w fixture'ach i wiem, że musi być tam 80. No i tutaj, czy jakieś sortowanie działa. I takim tyloma liniakami kodu możemy sobie łatwo przetestować, że to faktycznie działa i że jesteśmy pewni, że nasze API, które jest dość kluczowe jednak dla klientów, najczęściej klientów zewnętrznych, że to działa i że to jest wszystko stabilne. Co jest ważne? Ważne jest mieć zawsze to samo środowisko przed testami, czyli mieć ten sam stan tak zwanego system under test, w skrócie SUD. I to załatwia nam isolated test trait, o którym pisałem trochę na moim blogu ostatnio. Możecie sobie przeczytać, możecie wziąć ten kod i używać go u siebie, polecam. Tu podziękowania dla moich kolegów z teamu trzeciego, bo to oni tam dość dużo wynaleźli w tym temacie. No i ten trait to jest fajne, tak mi się wydaje, bo nie zaśmieca nam jakby hierarchii dziedziczenia tutaj, chociaż hierarchia dziedziczenia w tym momencie nie ma wielkiego znaczenia, no to są testy. Ale mimo wszystko jest to czyste. Ten trait resetuje bazę. Najpierw konfigurujemy sobie, żeby baza była w pliku SQLite'owym. Potem tworzymy sobie tą bazę, wrzucamy schemę, tworzymy schemę, ładujemy fixtures'y, typo. Kopiujemy bazę jako backup i tu właśnie wchodzi ta magia, która ostatnio jakby ratowała nam trochę czasu, że jakby w każdym teście jednostkowym, w każdym test suite'cie na początku kopiujemy sobie, tworzymy tą wzorcową bazę i kopiujemy sobie gdzieś tam do jakiejś lokalizacji z cache'em i potem w każdym setupie ją kopiujemy z powrotem do wzorcowego miejsca i to daje nam to, że nie tworzymy jej przy każdym teście. Tworzymy ją raz na test. Dajmy na to, że macie tam, nie wiem, 10 testów, no to będzie raz stworzone, 10 razy skopiowana i za każdym razem macie świeżą bazę danych. No i na końcu, dla każdego testu, i na końcu ją sobie usuwamy. A robimy to metodą, w tym wypadku robimy to akurat teardown after class, prawdopodobnie tak się nazywa w PHP Unicie. No i tam jest po prostu unlink zrobiony prosty. Kolejnym mitem jest to, że wymagania zmieniają się często i no, nie nadążamy z zmianą testów, bo klient jest szalony i my jakby tutaj nie dajemy rady. I w tym wypadku fajnie sprawdza się BHAT. BHAT jest super narzędziem, jego autor siedzi tam. Konstantin. BHAT, definiujemy scenariusze jako feature'y. To jest wszystko czytelne i zarówno dla biznesu, czyli dla tych klientów naszych lub dla naszego szefa, dla naszego menadżera, dla kogokolwiek. To jest czytelne dla deweloperów jako specyfikacja tego zadania, które robimy jako user stories, no oczywiście dla maszyny, która te testy wykona dla nas. I
to się super wpisuje w agile'owy proces iteratywny Scrum, gdzie to powiedzmy co tydzień czy co dwa tygodnie mamy wymagania, się zmieniają, sobie w tym pliku, czytamy to, implementujemy. Mamy jakiś prosty przykład, kto zna Behata? Ręka w górę, okej. Behat korzysta z języka Gherkin. Gherkin jest cross-platformowy, jest jakimś standardem wylepowanym prawdopodobnie przez Pythona, przez Pythonową bibliotekę do Cucumber, chociaż mogę się tu mylić. Na pewno jest on wykorzystywany. No i tak, mamy feature, nazwa feature'a. To jest jakby opis, to jest tylko pomocniczy opis dla tego biznesowego człowieka, który to będzie czytał, czytam dla nas. No i piszemy, po co to robimy, jako kto, no i co musi być zrobione, żeby to się udało. To jest nieważne, to jakby dla maszyny to jest nieważne, to jest tylko dla nas. No i mamy dwa scenariusze, scenariusz pozytywny, negatywny. Listujemy oferty, jesteśmy na tej stronie, widzimy taki przycisk, klikamy ten przycisk, przekierowuje nas i widzimy jakieś tam oferty. Jesteśmy na innej stronie i to jest jakby ok, i to przejdzie. Każdy z kroków się wywołał, w każdym kroku jest jakby asercja. No w kolejnym scenariuszu mamy coś, co nie powinno mieć miejsca i też widzicie tutaj, że should not see, dołącz do teamu. No i chyba tutaj ostatni mit, który mi przychodzi do głowy teraz, to, że testy są powolne. No są powolne, w szczególności jeśli testujemy funkcjonalnie, jeśli testujemy coś z bazą danych, z fixturami, które są ładowane na przykład do SQLite'a. To jest prawda. Zawsze używamy in-memory database, albo tego podejścia, które opisałem, czyli kopiujemy sobie plik SQL-owy do jakiegoś miejsca, z którego potem sobie kopiujemy i na końcu go wywalamy. To daje przyspieszenie tam rzędu, powiedzmy, 10-krotnego oszczędności czasowej. A dobrym podejściem jest zgrupowanie sobie testów, oznaczenie ich jako grup w PHP Unicie lub jak tagiem, no i stworzenie sobie tak zwanych smoke tests, czyli takich testów, które są szybkie, wiecie, że są szybkie, bo działają na fixturach albo sprawdzają jakieś bardzo ważne rzeczy, no i zapewniają jakąś minimalną stabilność tego systemu. No i te testy mogą być wywoływane na przykład przy każdym pull requestie, po zmerdżowanym pull requestie, nie wiem, przy deployu na produkcję, chociaż przy deployu na produkcję raczej warto pełne testy puszczać, ale w tych momentach, w którym zależy nam na czasie, a resztę testów warto sobie puszczać gdzieś tam w nocy, całe powiedzmy pakiet testowy. Życie nauczyło mnie też i moich kolegów, że warto puszczać testy pomimo tego, że robicie na przykład po pushu do branchy develop, czy do branchy master. Warto sobie puszczać też cyklicznie, co jakiś czas. Dzięki temu macie pewność, że na przykład czas, który działa przeważnie na niekorzyść oprogramowania w niektórych wypadkach, nie zepsuje wam czegoś tam. Czyli na przykład zapomnieliście zablokować vendorów w kompozerze, no i jest nowy update, to się pociągnie z pull requesta, no i w tym momencie się wywala. Warto sobie to testować na przykład 3 razy w tygodniu lub o każdym poranku, razem z testami, które idą dłużej. Mity za nami, teraz fakty. Pierwszy fakt jest taki, to są fakty, które jakby doświadczyłem organoleptycznie. Pierwszy fakt jest taki, że to daje pewność siebie, pewność temu zespołowi, pewność product ownerowi, który jakby stoi za projektem, za produktem i tym, że to, co ma, to mu się gdzieś tam nie wysypie w tym momencie, w którym by się nie powinno wysypać. I pewność tego, że tą zmianę, którą wprowadzicie, ona nie zepsuje wam, jeśli to oczywiście jest kilka ale nie zepsuje wam tego innej części kodu, o której nawet nie moglibyście pomyśleć, że tam się nic nie zepsuje, to przecież jest tam kilka folderów w strukturze wyżej, a jednak czasem. Co więcej, zespół może bardzo żwawo eksperymentować z kodem, może wprowadzać zmiany, puszczać, refaktoryzować, co jest też bardzo ważne w tym procesie, w tym procesie powtarzalnym TDD. No i można sobie robić różne fajne rzeczy, branchować, zmieniać, testować. To jest super. Jedna z ważniejszych zalet tego i faktów oczywistych i to co widzimy na co dzień, że to polepsza design. Po prostu tworząc klasy, które chcemy testować, wiemy, że chcemy je testować, chcemy je łatwo testować, bo przeważnie jesteśmy leniwi i nie chcemy testować jakichś ogromnych klas. Tworzymy sobie mniejsze jednostki, wstrzykujemy, jest mniejszy coupling. Jest mniejszy coupling, jest mniej zależności,
No i nasza baza jest czytelna dla przyszłościowych deweloperów, którzy będą nad tym pracować, o czym niestety często się zapomina. Często jest jakiś tam panika, chaos, sprint, burndown. Musimy kończyć, musimy oddać klientowi, albo musimy puścić na produkcję, bo nie wiem, nasza kampania marketingowa już czeka, a nasz kod jest jeszcze nie gotowy. No i robimy tam brud, który później trzeba sprzątać, więc TDD jakby nauczone się, wyćwiczone, bardzo wspomaga robienie dobrego kodu, no i oczywiście rozwija umiejętności tych ludzi, którzy go tworzą. Oczywiście to wszystko prowadzi do tego, że użytkownicy dostają lepszą jakość. Ten produkt jest lepszy, mamy mniej błędów w naszych ulubionych 500-ek i użytkownicy są szczęśliwsi, więc są w stanie zapłacić za jakąś subskrypcję, tudzież klient jest w stanie zlecić kolejne prace. To jest ważne. Okej, mamy dużo czasu, więc pokażę jeszcze coś. Wnioski. Wnioski są takie, że jednak to wymaga trochę czasu. Wymaga czasu przede wszystkim na zrobienie sobie dobrego środowiska. Warto mieć jakieś wzorcowe środowisko, które po prostu używacie w wielu projektach. Jest to czas, który trzeba zainwestować, ale on się spłaca w przyszłości. No system bez żadnych testów to jest naprawdę wielki potencjał do bycia, za przeproszeniem, no nie, bo damy siedzą na powietrzu, nie mogę tak powiedzieć, marasem, tak się mówi u nas. To może być wielki maras praktyka nam to pokazuje. Audytowaliśmy wiele projektów, które z różnych powodów no, nie udało się dokończyć lub są problemy z dokończeniem. Tam, gdzie nie było testów, tam przeważnie była tragedia. Kolejny wniosek jest taki, że samymi unit testami jest ciężko osiągnąć dobry coverage, taki na poziomie, który by nas zadowalał. Dlatego mamy różne narzędzia i używamy narzędzi zgodnie z przeznaczeniem. Używamy testów jednostkowych do testowania takich serwisów, klas, które da się przetestować bez większego mokowania, gdzie te moki zajmują nie wiadomo ile. Testy funkcjonalne tam, gdzie przeważnie tam, gdzie rolę gra baza danych, no i testów behawioralnych, jeśli mamy taką sytuację właśnie, że chcemy to testować, tylko że to jest też oczywiście nakład czasu, który wymaga stworzenia środowiska, postawienia tego PHP unita, zestawienia tego wszystkiego, to oczywiście nakład czasu, który się spłaca w przyszłości na 100%. No i to trzeba kultywować, to jest jakby nasz kunszt pracy i to świadczy o tych ludziach, którzy tworzą ten kod, więc kultywujemy to, rozwijamy ten ruch TDD, zaszczepiamy to. To też mocno pomaga w code review, jeśli masz funkcjonalność i masz testy do niej. Nawet nie musisz mieć opisu zawodu zadania, wystarczy popatrzeć na testy i te testy powinny już ci mówić, co jest, co robi ten kod, który tu jest testowany. Ale to też może nas poprowadzić do tego, czy te testy są OK. Bo wtedy widzimy, takie są wymagania, takie są testy, gdzieś tu jest jakiś dysonans, więc kultywowanie, zaszczepianie tego, uczenie się wspólne jest fajne, bardzo fajnie, jako że trochę się pospieszyłem, ale to chyba ze stresu. Mamy jeszcze trochę czasu, to wam pokażę code cuta, które uskuteczniamy od jakiegoś czasu w naszej budce. Generalnie chodzi o to, żeby wspólnie rozwiązywać proste problemy, to są problemy na pół godziny. Rozwiązanie, na przykład ten Roman konwerter, którego tam widzieliście, Romka, to jest jakiś wynik naszej pracy na CodeCata. Siedzi jeden facet z laptopem, no a cała widownia mu pomaga. A jest jeszcze forma taka, że powiedzmy co jakiś czas się zmieniają. Może być też taka forma, w której pracujemy w dwuosobowych zespołach i potem się dzielimy tą wiedzą. No to pokażemy może. Ja będę pokazywał. O kurde. Jest. Dobra. Widać mnie. Te repozytory są publiczne. Jak będziecie mieli ochotę, to oczywiście chętnie się podzielę z wami linkami. Można sobie tutaj kliknąć i pooglądać. Zadania są naprawdę banalne, wydają się proste, ale jakby sztuką nie jest to zrobić, bo to można zrobić tak bach i w 5 minut rozwiązać. Sztuką jest to zrobić z jakimś porządnym code coverage najlepiej blisko 100%. Tu mam akurat w PHP i w C Sharpie, który zaproponował mój kolega, który zna C Sharpa.
To jest to zadanie. Jakby w przykładach trochę je skróciłem, żeby mieściło się na ekranie. No, sprawa jest dość prosta, ale takie już ciekawsze rzeczy są w tym pliku. Unit testy. A nie, to jest czas. Nie. Na to nie widzieliście tego. C-Sharp. Dobra. Tu są testy. I tak jak widzicie, to jest wyprodukowane przez PHP Skeleton Generator. On zawsze tworzy nam klasę setup, w której tworzy ten obiekt. Ten setup jest wywołany przed każdym testem. No i tu testujemy, to już widzieliście, więc tu nie ma nic odkrywczego. Testujemy różne przypadki, żeby być pewnym, czy to działa. Oczywiście to jest bardzo prosty przykład. Tu jest 100% coverage'u. To jest zadanie numer jeden. Tu jest zadanie już troszkę trudniejsze. Oczywiście mamy tu opis tego, co powinno być zrobione i według tego opisu no, implementujemy testy. Tak to powinno być moim skromnym zdaniem robione, że mamy jakiś opis funkcjonalności i do każdej jakby punktu, który da się wydzielić, implementujemy sobie test. No i to jest gdzieś tutaj, odbija się to w tym miejscu. A setup, Ania, Jakub, Miłosz. Cześć, Ania. Tutaj testujemy, czy się to stworzyło, czy się dobrze zainicjalizowało. Tutaj to jest jakaś kolejka tam LIFO, więc testujemy, czy one są w dobrej kolejności, czy jest ich odpowiednia ilość po ściągnięciu wszystkich z tego stosiku. I tu jakiś set expected. Nie wiem, czemu to nie jest w tym, nieważne. Tutaj mamy fail, czyli w tym momencie powinienem wylecieć, bo jesteśmy już poza listą. OK. Tu testujemy sobie wyciąganie po indeksie. No, tak jak widzicie, mamy listę wymagań i mamy listę testów, które te wymagania jakby realizują i odzwierciedlają nam w kodzie. Bardzo fajne w PHP Unicie są te jakby anotacje do expected exception. No, one skracają wam pracę bardzo mocno. Bardzo mocno skracają data providery i też dają trochę lepszy, jakby trochę lepszy przekrój przez te testy. Polecam, Wojciech Sznapka. I jeszcze jest trzeci, ten już jest, to jest jedno z naszych zadań rekrutacyjnych, które już nie jest zadaniem, bo powiedzmy wynikło na świat. Ono jest bardzo proste, pobieranie feedów z RSS-a po danym keywordzie. Okazuje się, że jednak nie jest takie proste, chociaż wydaje się proste, nie? Czy nie? No, ale nie jest. Do zrobienia porządnego nie jest, więc mamy testy. A może najpierw kod pokażemy, czy... Model. No, w tym zadaniu jakby nie skupialiśmy się na interfejsie użytkownika, bo ono nie ma tutaj żadnego znaczenia. Znaczenie mają pliki, ma model jakby model domenowy w takim rozumieniu domain driven design, więc mamy tu nasz interfejs dla naszego konfiguracyjnego jakiegoś value objecta. Mamy manager interface, czyli to, co definiuje nam, jak powinna odpowiadać, przebiegać ta komunikacja, czy tu mamy jakiś setup i fetch items by keyword, proste. No i mamy feed manager, w którym sobie tu wstrzykujemy tego browsera bazowego znowuż, no i sprawdzamy. W sensie tu macie implementację. Jeszcze słowo, jedno słowo chciałem tutaj dodać. Zauważcie, że w interfejsie nie ma deklaracji konstruktora, chociaż czasem jest to spotykane, to jest moim zdaniem kardynalny błąd. Implementacja obiektu nie powinna wiedzieć, jak interfejs nie powinien definiować, co się dzieje, ktoś mi chyba robi zdjęcia i wrzuca na to boksy. Interfejs nie powinien definiować tego, jak ma być konstruowany obiekt, więc tu mamy tą zależność od browsera, który potem sobie słusznie zamokujemy. No i tu coś jest XPathem, sprawdzane, zwracane jako tablica, wszystko jest ustawiane jako fit. Wszystko gra i buczy. I w testach mamy ten test. No i tak jak mówiłem, używamy mockery. Istotne jest, żeby w teardown dawać close'a. To jest gdzieś tam zalecenie z dokumentacji mockery, dlatego że on sobie... No, to ma znaczenie przy tych właśnie deklaracjach, ile razy dana metoda ma być wywołana. Przynajmniej tak mi się kojarzy, tylko z tego pamiętam. A mamy nasz mock, który też widzieliście przykład. Na początku, no i wtedy, i tutaj jeszcze właśnie moje szczęście, które wynikło, że
w tym miejscu, jakby ta grupa tych ludzi, z którą to pracowaliśmy, to ktoś zaproponował, mówi, po co będziemy pisać tego config interface implementować, zamokujmy sobie go, nie przejmujmy się, on w tym momencie nie jest potrzebny. Miał rację, to był Mariusz. I tutaj testujemy bad configuration, czyli niewstrzyknięcie tego obiektu setup. Testujemy jakiś empty keyword, czyli wszystkie jakby, no, wszystkie z edge cases. Valid, XML, retrieve, wszystko po kolei, nawet wonky connection testujemy. Także wszystko tutaj jest przetestowane i to jest efekt pracy wspólnie, czyli ktoś siedzi, reszta podpowiada, reszta się zastanawia i wszyscy jakby z tego czerpią. Naprawdę polecam tę formę, ona trwa gdzieś pół godziny, powinna trwać tak nominalnie. Sprawdza się super, naprawdę ludzie czerpią z tego, nawet ludzie bardzo doświadczeni mogą dostać jakiś pomysł, całkowicie może się urodzić coś niesłychanego. To tyle, jeśli chodzi o CodeCata. Mamy jeszcze pół godziny, to zaraz opowiem kawał jakiś, ale... Dobra. Mamy konkurs. Dobra. Ostatni slajd. Bardzo dziękuję wam za udział. Wasz feedback na Genshin jest bardzo mile widziany. Tu są jakieś linki z małpką, które można mnie spotkać na Twitterze, na GitHubie, w mailu. Możecie do nas też dołączyć. Będzie nam bardzo miło, jeśli dołączycie do naszego zespołu. Wierzymy, że jest tu paru gości, którzy chętnie by dołączyli. To tyle. I teraz konkurs. Dobra, może nie. Może czy są jakieś pytania? Bo bardzo chętnie odpowiem. Słucham. Tak, przepraszam w ogóle, że pytam, bo tak powiedziałeś, ta impreza 17 w ogóle, to zrobię to szybko. Zauważyłem, że używasz słowa mock bardzo wymiennie. Czy jest określić albo podać swoje definicje słowa spy, stab i mock? Bo to są teoretycznie trzy różne rzeczy. Tak. Chciałbym wiedzieć, jak ty to rozumiesz. Nie wiem. Nie. Dlatego przeprosiłem. Już nie, generalnie ja używam tylko mock. Jakby literatura fachowa stosuje i test doubles, i stubs, i mocks. Dla mnie mock to jest mock. To jest obiekt, który coś udaje i który zastępuje tą konkretną implementację. Więc dla mnie mock jest ok, ale to jest moje zdanie i każdy może sobie stosować jak chce. Mock jest fajny, ale wspomniałeś o spice i to jest właśnie fajna rzecz. Jest jeszcze jeden fajny projekt do mockowania i jeszcze jedno fajne podejście do test driven development. PHP, Spec BDD, to jest świetne, to jest jakby nowy gracz na rynku. Warto się temu przyjrzeć i warto się przyjrzeć właśnie bibliotece Prophecy, która służy do mockowania i tam jest Spice. Tam właśnie siedzi chyba autor, możecie go podpytać, on wam podpowiada. Dobra. Mamy konkurs i do wygrania jest 5. Halo, Wojtek, jeszcze mam pytanie do ciebie. No, no bo też jak testowaliśmy to podejście z testowaniem na SQLite, że wrzucamy sobie bazy do pamięci i te testy są fajne, szybkie i w izolacji. Mhm. Ale z tego wynikły problemy takie na zasadzie, że więzy referencyjne nie są w SQLite tworzone, tak? I czy jakby masz jakiś pomysł, jak to alternatywnie można zrobić podobnie szybko i wygodnie, tylko że znaczy jest tego... Tak, to jest bardzo słuszna uwaga, dzięki za to. To jest racja. SQLite jest czasem dziki i w pewnych specyficznych wypadkach rzeczy nie zachowują się tak jakby to logika na to wskazywała. Szczerze, nie wiem. Można próbować tymi XML-owymi providerami do database, ale zawsze jeśli możesz sobie postawić MySQL-ową bazę danych, która będzie po prostu populowana przy każdym kodzie, tylko to jest zawsze czas. To jest zawsze czas, którego nie chcę marnować, ale, znowuż ale, jeśli dasz sobie to do tych smoke testów i poza smoke testy, to się będzie wykonywało w nocy, jak ty śpisz i to cię nie obchodzi. Dziękuję za pytanie. Tak troszkę wtrącę w to, bo mieliśmy dokładnie taki sam problem, jeżeli chodzi na tym, co ja pracowałem. Nigdy nie dotarłem do tego, żeby to zaimplementować, ale pomysł był taki, żeby
troszkę odciążyć i zredukować czas, jaki trzeba do tych bazowych rzeczy. Można też sobie spróbować robić na przykład, przygotowywać bazę dużo, dużo wcześniej. No bo wiadomo, jakie testy będą robione. No i można to tak sobie spróbować zautomatyzować, żeby ta baza była po prostu była populowana dużo, dużo wcześniej. W ogóle się tym nie interesujesz, nie ma żadnego setupu. Mhm. Przygotowuje się wszystkie encje, które potrzebujesz i wiesz, jak one się muszą zmienić w czasie. Nawet można sobie do tego podpiąć to na takiej zasadzie, że często jest jakiś stan danego obiektu czy stan aplikacji i przechodzi się z jednego statusu na drugi. Mhm. Więc może jeden test wykonać i specjalnie przygotować obiekty potem na przyszłość. Można. Ja właśnie zastanawiałem się trochę, ale jakby nie starczyło jeszcze czasu, żeby wejść w głębiej. Ja myślałem jeszcze o czymś takim, żeby tą bazę danych trzymać sobie na dysku SSD. To jest na pewno jakby to jest SQLitową, to trochę pomoże. A można sobie też na przykład jakoś magicznie, to pewnie Misiek, mój kolega wam powie, jakoś w RAMDisku to trzymać, czyli jakby zamontować sobie w FS-tabie, nie? Okej, okay, nie. Zamontować sobie to w RAMie. Do tego, co kolega tutaj w przygotowaniu wcześniej, to się mści po dłuższym czasie, bo się okazuje, że testy są od siebie zależne. Ktoś coś zmieni w swoim teście, ja następny test oczekiwał innych danych. Tak. I potem jest bajzel. Nie, to jest oczywiście, każdy test musi zaczynać z tego samego stanu, ale tu chyba Sebastianowi chodziło o to, żeby stworzyć sobie wzorzec i potem go kopiować w trochę podobnym chyba... No nie dokładnie, ja też nie mówię, żeby robić zaraz zależności między testami, bardziej na zasadzie takiej, że można poprzygotowywać sobie dane dużo, dużo wcześniej. No ja na przykład miałem problemy ze SQLite'em, że przestałem go używać, bo on się po prostu zachowuje inaczej niż MySQL. Tak. No, dla mnie to w ogóle nie ma sensu w takim momencie używać. Tak, raczej jest jakiś tam sens, wszystko zależy, jakie są potem oczekiwania co do tego, jak dobre będą te testy, czy tak naprawdę będziemy ufać temu, co zostało zrobione. Także chyba nie ma idealnego rozwiązania, wszystko zależy od tego, co będzie najlepiej działać w danej sytuacji. Po prostu. No, właśnie SQLite ma ten problem, że on nie jest w 100% kompatybilny z tym standardem SQL, chyba 92. No i to jest problem, tam te klucze, tak jak mówił Kasper, różne naprawdę niespodzianki się dzieją, aczkolwiek jeśli takie rzeczy się dzieją, to może warto się też zastanowić, czy nie robimy jakiejś inżynierii rakietowej i czy nie dałoby się go zrobić prościej, bo jednak największym wyrafinowaniem jest prostota, więc jeśli używamy na przykład Doctrina, no to większość rzeczy załatwia nas Doctrine. Jeśli mamy jakieś bardziej raportowanie, to może warto pomyśleć o jakimś Hadoopie czy jakimś warehouse'ie, który za nas załatwi. Może to jest rozwiązanie. Oczywiście nie ma, właśnie to jest problem, że nie ma tu aż takiego 100% rozwiązania tak od psyknięcia. Jeszcze mam jedną rzecz. Mógłbyś mi pokazać pierwszy mit? Bo nie pamiętam, jak on wygląda. Chodziło o opłacenie za testy. Szef nie płaci, no. Nasz płaci, nie? Ale klienci czasem nie płacą. No właśnie, bo tak chciałem do tego się odnieść, bo twierdzę, że klienci nigdy nie będą płacić za testy. Tak, no to chyba właśnie. A pytanie będzie moje w takim razie, w jaki sposób i czy w ogóle to robisz na zasadzie, czy informujesz klienta o tym, że robisz testy? No, powiem tak, czasem im mniej wiesz, tym lepiej śpisz, więc może ten klient nie musi wiedzieć, że masz testy, tak samo jak nie musi wiedzieć, że robisz Agile'a pod spodem. Ty to robisz po prostu, ty robisz dla siebie, robisz to dla swojej jakości i dla swojej produktywności. My zawsze mówimy, oferujemy testy jednostkowe, a klient robi z tym jakby co chce, a przeważnie jak szuka gdzieś redukcji, optymalizacji jakby kosztorysu, to czasem decyduje się na ten drastyczny ruch, ale robimy to tak czy siak, no bo to jest jakby nam to daje szybkość. No, masz jakieś dane dotyczące ilu klientów się zgodziło na to, żeby poświęcić czas na pisanie unit testów albo w ogóle jakichkolwiek testów? Mogę ci coś tam przesłać prywatnie. Dobra. Nawet testujemy jednostkowo Drupala. Serio. To nie są jaja. Koledzy zrobili sobie proxy metody, które proxują Drupalowe wywołania, tak żeby dało się to łatwo mokować. I wszędzie, gdzie w klasie czy w jakimś ich modułach potrzeba wywołać API Drupala, które jak wiadomo nie jest obiektowe, oni wywołują, tam są wstrzykiwane, tam naprawdę są fikołki. To kolega wam poopowiada kiedyś, ale on...
Nie ma łatwo, ale nikt nie mówi, że będzie łatwo. W każdym razie jest wstrzykiwanie kontenera DI i ten kontener DI ma serwis, który przykrywa wszystkie metody API, które są potrzebne nam do przetestowania. Z tych testów wynika strasznie dużo różnych kombinacji, naprawdę. I one pomagają w wielu sytuacjach. Mogę wam jeszcze przytoczyć na przykład, jak testowaliśmy integrację z PayPalem, gdzie jakby przepisywaliśmy dla naszego klienta integrację z PayPalem z poprzedniego systemu. No i tam była taka złożoność, że tam NPAF chyba nie miał tylu cyfr, żeby to określić liczbowo. No było if. No i to jest callback, który jest wywołany przez zewnętrzny serwis, dlatego my zwracaliśmy tam status kody. W środowisku testowym zwracaliśmy status kody i wywołaliśmy sobie po prostu go klientem jakimś królowym, sprawdzaliśmy, czy jak mu podam takie dane, to będzie ten status code. To był nasz status, 1, 2, 3, 4, 5. No i na przykład jeśli to jest jakiś cancel tej transakcji, no to czy to jest 1. I wtedy to nam naprawdę ułatwiło, a jak wiemy, operacje na pieniądzach są dość wrażliwe, no i tam to jest wskazane do testowania. Dziękuję za pytanie. Ja mam takie pytanie jeszcze tutaj. Jak często odpalacie testy, mianowicie, bo zakładam, że macie serwer CI. Mhm. Jak często i jakie testy odpalacie, powiedzmy, przy każdym komicie, tak? I czy testujecie przy wydaniu już aplikacji, czy testujecie jakby w pełni tą aplikację testami automatycznymi, czy jeszcze przy okazji klikacie, tak? I drugie pytanie jest takie, czy mógłbyś podać mniej więcej skalę testów funkcjonalnych, które macie i jak długo trwa odpalanie tych testów? Już odpowiadam. Pierwsze pytanie było o co? Co puszczamy? Dobra, testujemy, będę o tym mówił bardzo jakby rozlegle jutro, więc chyba mnie wyłączyli, więc nie chcę się jakby tutaj zdradzać i robić tak zwanego false startu, ale testujemy zawsze branch develop po pull requestie, jeśli się zmerdżuje do developa, leci to na Jenkinsie. Testujemy każdy pull request przed zmerdżowaniem, o tym jutro powiem, tak jak robi to Travis CI, w open source'owych projektach Symfony na przykład. Symfony ma pull request, tam jest good to merge, jest OK. Testujemy każdy pull request. Z tego co wiem, to nie stosujemy grup ani tagów, więc testujemy całość, co jest właśnie powodem, że czasem to trochę potrwa, ale to jest OK. Oczywiście testujemy również przy release'ach, przy budowaniu tej aplikacji Anthem, o tym też jutro. Ten Ant ma kilkanaście tasków. Jednym z tasków jest PHP, jest jeden task, powiedzmy build, który leci po wszystkich taskach, po wszystkich targetach i jednym z targetów jest PHP Unit. Czyli jak puścisz na produkcję, puścisz Anta i PHP Unity się wywalą, to jest, no to trzeba dzwonić tam po karetkę, nie? Bo za chwilę będzie pożar. Ale postaw pożarną. Drugie pytanie było. No, to zależy od projektu. W projektach, gdzie testujemy funkcjonalnie, gdzie na przykład robimy single page application opartą o Backbone'a czy o Angulara, tam jest dużo jakby restowego backendu i ten restowy backend jest fajnie do testowania funkcjonalnego i to robimy i testujemy też funkcjonalnie normalnie HTML, normalny jakby DOM model. Więc to sobie jakoś tam hulano i to trochę trwa. Testy funkcjonalne trwają niestety. Teraz wprowadziliśmy, powiedzmy, i będziemy wprowadzać tą optymalizację odnośnie tego traita. No ale wtedy idziesz na kawę i tam nie przejmujesz się testami. Do 10 minut przeważnie. Jak jest powyżej 10 minut, no to już jesteśmy lekko zdenerwowani i szukamy jakiejś optymalizacji albo co by zrobić, żeby to przyspieszyć. Jeszcze się chciałem odnieść do tej optymalizacji czasu. Jeśli z Travisa prywatnego korzystacie na projektach, to można to bardzo fajnie rozwiązać. My sobie na przykład tagujemy wszystko po sprintach i na Travisie to można zrównoleglić chyba do 8 rdzeni, więc nawet jeśli taki test normalnie zajmuje 40 minut, my zeszliśmy później poniżej 10 spokojnie, więc to warto poczytać tam dokumentację Travisa. Warto zgrupować, to masz rację. Travis jest w ogóle świetnym rozwiązaniem. Naprawdę kocham ludzi, którzy to napisali. I Travis też inspirował nas przy tworzeniu naszego jakby stacku i całego tego cyklu software developmentu, o którym opowiem jutro. Między innymi tymi buildami pull requestów. To jest też istotne, ale to jutro.
Co do optymalizacji, jeżeli chodzi o testy funkcjonalne, bo ja rozumiem, że odnosimy się do używania na przykład Selenium w tym wszystkim. Na przykład. To jest taka opcja, którą się bawiłem przez troszkę czasu i jest coś takiego, co się nazywa Selenium Grid. I możecie sobie odpalić kilkaset, możecie sobie taką farmę Selenium zrobić i wtedy możecie w tym samym czasie odpalać testy na różnych maszynach. Czyli skalować w ten sposób i to wtedy, jeżeli jest dużo, no to drastycznie potrafi zmniejszyć czas wykonywania takich testów, tak to się bardzo fajnie sprawdza. To się zgadza. Też kojarzę, że tego używaliśmy. I jeszcze chyba Krzysiek, ty pytałeś o te testy, czy robimy testy manualne jeszcze. Oczywiście robimy je, testy jednostkowe to są testy jednostkowe, testy manualne to są testy manualne. Mamy dział QA, mamy tam mistrza Polski w testowaniu, który jest szefem tego działu i on sobie testuje, więc to jest niezależne. I oczywiście te testy są tam zaplanowane, one są zawsze klientowi sprzedawane, klienci zawsze to kupują. No i on ma jakby jakiś tam kalendarz tych testów, że ta się sprint kończy, to dajcie taski testów, ja to testuję, testy jednostkowe swoją drogą. Idą. 10 minut. Dziękuję. Dobra. Mamy konkurs od sponsora. Tutaj nasza Asia, najlepsza programistka PHP w naszej firmie, przekazała mi 5 biletów na warsztaty z Symfony. Poziom podstawowy i rozszerzony 7 grudnia, chociaż to chyba jest jeszcze do ustalenia. Jest 5 biletów. Ja mam 5 pytań. Kto pierwszy, ten lepszy. Pytanie pierwsze, uwaga. Kajmy sum. Dobrze. Marcin. Gratulacje. Jeden dla ciebie.